W tym wideo pokażę Wam aż kilkanaście różnego rodzaju zawodów, jakie możecie wykonywać przez internet, poświęcając jedynie kilka godzin dziennie na ich wykonanie bez wkładu własnego. Jeżeli więc interesuje Cię zarabianie przez internet i chcesz zacząć generować drugą pensję w sieci, to wideo jest dla Ciebie. Na sam koniec tego filmu mam dla każdego z Was również pieniężną niespodziankę w wysokości 350 zł, także obejrzyjcie ten materiał do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli oglądasz to wideo, na pewno chciałbyś zacząć zarabiać pieniądze w sieci. Przecież codziennie w internecie widzisz tych obrzydliwie bogatych ludzi, którzy w jakiś magiczny sposób uruchomili złoty deszcz pieniędzy wylewający się na ich głowy. Klikasz więc po internecie i szukasz odpowiedzi, jak zarabiać przez internet do jasnej anielki. Przecież nie może być to aż tak skomplikowane. Czytasz artykuły w sieci, oglądasz wideo, nawet próbowałeś zarabiać klikając w reklamy, ale to wszystko na nic i dalej stan Twojego konta pozostawia wiele do życzenia. Przyjacielu, byłem w tej samej sytuacji co Ty, dlatego też postanowiłem, że stworzę listę sprawdzonych zawodów w sieci, które może wykonywać większość z nas. Prace te może nie przyniosą Ci bogactwa Billa Gatesa, ale sprawią, że zaczniesz generować jakiś sensowny dochód z sieci, a to da Ci bardzo wiele. Po pierwsze, uwierzysz, że w sieci naprawdę da się zarabiać pieniądze. Po drugie, postawisz pierwszy krok na nowej drodze życia, która być może odmieni je na zawsze. Okej, po tym krótkim wstępie przejdźmy do samego zestawienia. O, byłbym zapomniał. Pamiętajcie, to wideo jest wstępem do metod zarabiania w sieci, więc jeżeli którykolwiek ze sposobów przedstawionych w tym wideo Wam się spodoba, koniecznie zostawcie komentarz pod tym filmem, a możecie być pewni, że stworzę wideo poświęcone w pełni tylko i wyłącznie określonemu zawodowi. Także to Wy decydujecie, co mam tworzyć, a ja, Wasz pokorny sługa, postaram się dostarczyć Wam wartościową porcję wiedzy w materii, która Was interesuje. Pierwszym zawodem, dzięki któremu zaczniecie zarabiać w sieci, jest grafik komputerowy. Ta, no na pewno, ze mnie taki grafik jak z Ciebie, biskup. To praca jedynie dla wykwalifikowanych osób. Otóż muszę nie zgodzić się z tą opinią. Grafika komputerowa ma tak wiele aspektów, że każdy, powtarzam, każdy może zacząć zarabiać tym sposobem. Możecie tworzyć miniaturki na YouTubie i sprzedawać innym, okładki książek, czasopism, loga dla firm i tym podobne. Prostych zleceń z grafiką jest w sieci naprawdę sporo. Wystarczy tylko odwiedzić takie serwisy jak choćby Allegro, Oferia, Oferteo, czy może z zagranicznych Fiverr czy Upwork, aby zobaczyć, jak wiele osób się tym zajmuje i zarabia z tego całkiem sensowne pieniądze. Zobaczmy, jak wygląda to na Fiverrze. Na tej stronie cała zakładka jest poświęcona właśnie grafice i jak widzicie, znajdują się tutaj przeróżnego rodzaju działy, w których setki osób reklamuje swoje usługi. My również możemy do nich dołączyć i oferować nasze usługi osobom z całego świata. Oczywiście, nie znając tematu grafiki, nie zaczniemy od razu tworzyć modeli 3D czy animacji komputerowych, ale w sieci, choćby na samym YouTubie, znajdziecie masę poradników, które pomogą Wam nabyć odpowiednią wiedzę w tej materii i to wszystko za darmożkę. Jak widzicie, ceny na Fiverrze zaczynają się od około 5 euro, czyli za jedno proste zlecenie możemy skroić około 20 zł. W związku z tym wykonanie jedynie 50 zleceń na miesiąc da nam 1000 zł zarobku przez internet. W tym miejscu, tak przy okazji, jeżeli ktoś z Was potrafi tworzyć tego typu grafikę, niech zgłosi się do mnie na e-mail sprytnypieniądz@gmail.com, ponieważ sam poszukuję osoby chętnej do współpracy przy kolejnym z moich projektów biznesowych. Także jeżeli ktoś chce pracować dla marki Sprytny Pieniądz, serdecznie zapraszam. Drugim zawodem, który możemy wykonywać w sieci, a który pozwoli nam zarabiać przez internet, jest specjalista od tekstów. Już tłumaczę, o co chodzi. W tym dziale mieści się naprawdę sporo zawodów, jakie możemy wykonywać pracując w zaciszu naszego domu. Możemy być tłumaczem, oczywiście jeżeli poziom naszego języka jest dostatecznie wysoki. Możemy zająć się składaniem bądź poprawą tekstów. Możemy stać się tak zwanym ghostwriterem i pisać książki za innych. Za 1000 znaków ze spacją możemy liczyć sobie od 12 do nawet 25 zł.
Jedna strona w Wordzie pisana czcionką 11 to około 2,5 do 3 tysięcy znaków. Za jedną więc stronę naszej pracy możemy zarobić średnio około 40-50 zł. Możemy również stać się copywriterem i pisać teksty dla serwisów internetowych pod optymalizację wyszukiwarek. Za 1000 znaków ze spacją możecie liczyć sobie od 5 do 15 zł w zależności od złożoności zlecenia. Możemy również oferować możliwość płatnego komentowania na forach internetowych. Cena za jeden komentarz waha się od kilkudziesięciu groszy do nawet 4 zł. W tym segmencie rynku jest naprawdę sporo różnego rodzaju zajęć, które mogą wykonywać osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy i zarabiać całkiem przyzwoite pieniądze. Ten sposób zarabiania przez internet jest o tyle dobry, że możemy wykonywać go właśnie po pracy. Oczywiście musimy zdać sobie sprawę z tego, ile czasu możemy poświęcić na naszą dodatkową pracę w sieci, ponieważ w przypadku, kiedy weźmiemy na siebie zbyt wiele zleceń, może okazać się, że nie wyrobimy się w terminie, a to prowadzi do zawalenia terminów i tym samym braku zapłaty. Oczywiście tego typu zlecenia możecie znaleźć na tych samych serwisach, co w przypadku zadań z sektora grafiki komputerowej. Kolejnym pokrewnym sposobem na zarabianie w internecie po godzinach jest wprowadzanie danych do komputera, na przykład według określonego klucza. Możecie również tworzyć raporty, sprawozdania, wykresy. Bardzo wiele firm deleguje tego typu zadania innym po to, aby zaoszczędzić pieniądze i czas tych pracowników, którzy są bardziej wykwalifikowani. Ta praca może wydawać się monotonna i w rzeczywistości taka jest, ale jeżeli chcecie zacząć zarabiać w internecie, a nie posiadacie specjalistycznej wiedzy, z powodzeniem możecie zająć się tego typu działalnością. W sieci znajdziecie mnóstwo tego typu ofert. Podobnym sposobem na zarabianie przez internet jest wprowadzanie produktów do sklepu internetowego. Dodawanie zdjęć, opisów i wklepywanie wszystkiego do komputera to zajęcie nudne i monotonne, niemniej jednak opłacalne. Wiele firm decyduje się na zlecenie tego typu zadania innym, ponieważ najzwyczajniej w świecie jest to dla nich opłacalne. Za wystawienie jednej tylko aukcji możecie zarobić od złotówki do 3-5 zł w zależności od złożoności danej aukcji. Jeżeli więc jesteście odpowiednio szybcy, możecie takich aukcji wystawić w ciągu godziny nawet kilkadziesiąt. Pracę tą może wykonywać również każdy, w związku z tym znalazła się ona w tym zestawieniu. Kolejnym sposobem na zarabianie przez internet po godzinach jest obróbka zdjęć, tudzież edycja i montowanie filmów wideo. Do wykonywania tego typu zleceń musimy już posiadać pewną wiedzę, jak również odpowiednie programy do obróbki surowego materiału, ale w sieci znajdziecie mnóstwo darmowych poradników, które zrobią z Was mistrzów montażu i edycji. Kiedy posiądziecie już tego typu umiejętności, albo już je posiadacie, możecie śmiało wbijać na Fiverra, OLX-a czy Oferię i walczyć o zdobycie swojego pierwszego zlecenia. Wygląda to w następujący sposób. Klient zgłasza się do Was, mówi, co macie zrobić z materiałem, wysyła Wam surówkę, Wy ją obrabiacie, wysyłacie z powrotem ze znakiem wodnym, klient ogląda i jeżeli nie ma zastrzeżeń, właśnie zarobiliście pierwsze pieniądze. O ile edycja zdjęć to zarobek rzędu od złotówki do 3 zł za sztukę, o tyle edycja i montaż wideo to kwoty rzędu od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych za jeden projekt. W związku z tym myślę, że warto przyjrzeć się temu tematowi nieco bliżej, zwłaszcza kiedy macie ku temu predyspozycję i interesujecie się tą tematyką. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał w tym zestawieniu o wspaniałym sposobie na zarabianie pieniędzy w internecie, jakim są programy partnerskie. Wystarczy tylko wybrać interesującą nas tematykę, założyć darmowe konto w dowolnym z serwisów afiliacyjnych skupiających produkty z różnego rodzaju branż i zacząć promować produkty w internecie. Za każdym razem, kiedy ktoś dokona zakupu z naszego polecenia, otrzymamy określoną prowizję za to, że pozyskaliśmy klienta dla naszego zleceniodawcy. Prowizje w zależności od branży są bardzo różne i nasze wynagrodzenie zależy od tego, co promujemy. W programach partnerskich na pewno opowiem Wam znacznie więcej w przyszłości, ponieważ cały czas w pocie czoła pracuję nad kolejnym kursem właśnie o programach partnerskich Akademia Afiliacji, w którym pokażę Wam, jak możecie zarabiać tym sposobem naprawdę ciekawe pieniądze.
Na sam koniec obiecana pieniężna niespodzianka w wysokości 350 zł dla każdego z Was. W opisie tego wideo, jak również w komentarzu podpiętym pod tym filmem znajdziecie link do promocji bankowej, dzięki której zgarniecie 350 zł za założenie darmowego konta banku BNP Paribas. Wystarczy tylko, że w ostatnich 9 miesiącach nie byliście klientami tegoż banku, zaznaczycie wszystkie checkboxy i złożycie wniosek o konto otwarte na Ciebie z dowolną kartą debetową i usługami bankowości internetowej. Co do wspomnianych 350 zł premii, to pierwszą transzę w wysokości 150 zł otrzymamy zaraz po założeniu konta i wykonaniu dwóch przelewów środków z konta osobistego. Bank zaznacza, że chodzi o najzwyklejsze przelewy Elixir wykonane przez bankowość elektroniczną lub mobilną. Kwota transakcji oraz to, komu wyślemy środki, nie ma najmniejszego znaczenia. Kolejne 200 zł otrzymamy za wykonanie transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 300 zł oraz zapewnienie wpływów na konto w wysokości 1000 zł. Oba warunki powinniśmy spełnić w listopadzie po spełnieniu w październiku warunków do otrzymania pierwszej premii. Wystarczy więc zapłacić kilka razy kartą za zakupy w sklepie i przelać 1000 zł z naszego innego konta na właśnie to nowe konto. Jak więc widzicie, zgarnąć owe 350 zł jest naprawdę łatwo. Prowadzenie konta w tym banku jest oczywiście darmowe i jedyna opłata w wysokości 3 zł polskich naliczana jest w przypadku, kiedy w danym miesiącu nie wykonamy ani jednej transakcji kartą. Oprócz tego zapłacimy również prowizję w wysokości 5 zł, jeżeli będziemy korzystać z innych bankomatów niż Planet Cash i BNP Paribas. Na sam koniec wspomnę tylko o jednym. Promocja trwa jedynie do 15 października tego roku lub do wyczerpania puli 3000 wniosków, także warto pośpieszyć się z podjęciem decyzji i już dziś złożyć wniosek. Jak widzicie więc, za darmożkę możecie zgarnąć całkiem fajną gotówkę. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo pomogło Wam znaleźć pomysł na pracę w internecie po godzinach. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do komentowania i podesłania tego wideo swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.